Cześć, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się remontem. Rozpoczniemy sobie serię, odcinki będą się pojawiać, co prawda może niezbyt super często, ale po prostu będą się pojawiać specjalnie dla osób, które lubią tą grę. A wiem, że na moim kanale są takie osoby, a więc to specjalnie dla was. Taki jestem dobry, tak jest. Więc do dzieła. Co prawda kiedyś już grałem w tą grę i miałem gdzieś zapisany postęp, ale postęp zniknął. Tak więc zaczynamy sobie od nowa. Więc do dzieła. Dobra. Mamy tu kilka rzeczy do zrobienia. Na pewno jak widzicie, tutaj możecie zobaczyć w górnym prawym rogu jest mnóstwo brudu. I ja muszę ten brud wyczyścić. Dobra, tutaj mogę tak, cena do negocjacji, szybkie zlecenia, wyższa płaca. Co mogę sobie stąd wybrać? Tak naprawdę monter szybszy. Montaż, tynkarz. Ja bym sobie wziął, kurde, tutaj jeszcze nie mogę do malowania. Gipsowanie też weźmiemy szybsze. Możliwość negocjacji ceny, szybsze zlecenia. Wyższa płaca. Wolę wyższą płacę sobie wziąć, dobra. Okej. Oj, zaraz, nie to narzędzie. Musimy sobie powyrzucać tutaj te wszystkie śmieci. I zrobimy tutaj miejsce dla nowego członka rodziny, bo takie to jest... takie to oto zadanie mamy. Ej, z tego co wiem, to miałem szybsze tutaj czyszczenie tego, ale coś się to wolno teraz dzieje. Więc wyczyścimy sobie wszystko, co możliwe tutaj. To chyba jest jakiś grzyb. To jest chyba jakiś grzyb też. To już chyba nie jest grzyb. Dobra. Na mapie widzę, że i tak już jest wszystko chyba ogarnięte, ale mimo wszystko wolę to ogarnąć do końca. Bo nie wiem, czy wtedy procenty w ogóle nam podskoczą, jak będę chciał zakończyć zlecenie. Zobaczymy w ogóle, czy jeżeli nie będę do końca zlecenia dokończonego, czy ta sama płaca będzie. Dobra, drzwi też już były zgnite. Eleganckie drzwi, patrzcie, uniwersalne, otwierają się w dwie strony. Takich w domu nie macie, na 100%. Mówię wam. Dobra, kurde, ile tego grzyba wszędzie. Co tu jest, jakaś kurwa pieczka, pieczarkarnia, czy coś takiego? Pieczarkarnia. Dobra, tu mamy to, tu mamy tamto, siup. Okej. No to, ole. Ej, to wygląda jak mój pokój. To jak mój pokój wygląda, ja mam tak samo w pokoju. Ale tylko po streamie. Bo później już jest normalnie. A jakby mi sprzedał łóżko? O, pościel, łóżko nawet. Tego wcześniej nie było. Nie no, nie będę sprzedawał im rzeczy. Co mi się tutaj włącza, ten tabulator? Obszczany tabulator mi się włącza. O, tu jakoś szybciej wszystko idzie. No patrzcie, elegancko, jakbym na świeżo pomalował. Kodrę też mogę wyprać mopem? No to świetnie. Mam punkt umiejętności, szybsze mycie na 100%. Szybkie rączki, szybsze sprzątanie, oczywiście. W sumie mop też mógłby się przydać na daleko, ale wolę, żeby on jednak szybciej to robił, bo to jest zadanie, którego nienawidzę, tak wam powiem. Tutaj już nawet w tej grze nienawidzę mopa. Hopa. Tutaj nienawidzę mopa, a to jakieś brudniejsze, nie? Chyba powinno być jeszcze umiejętność, że mam więcej płynu albo lepszy płyn. Dobra, tu mamy spoko, idziemy sobie więc teraz tu. Tu chyba ktoś zesrał się na to, tak mi się wydaje. Dobra, no to co, bierzemy sobie znowu mopa. Siup. Param pam. Dobra, tutaj ładnie, czyściutko. Tutaj git, tutaj pięknie. Ja cię pierniczę, ależ się posuwam tutaj szybko z tym zadaniem. Tutaj gówno zmywam. Nie, to była czekolada, to tylko Nutella. To nie była kupa. Nie. Ja wiem, żeby nie każdy... Niektórzy z was by chcieli, żeby to było kupsko takie... No... Gówniana rozmowa trochę, co? Coś się rozmowa gównem klei. Dobra, tu mamy zrobione. Co tu mamy jeszcze dalej? A, wyczyść okno. Tak, tylko że okno powinienem czyścić... Właśnie?
A nie, zaraz właśnie, mam tu nowe zadanie. A to nadal jestem wrażliwy, o Boże. Nie, już nie jest takie nadwrażliwe. Kiedyś pamiętam, było bardzo nadwrażliwe, chyba nadal jest. Ale jakoś idzie. Ładnie lecę, tylko muszę później to powiększyć, bo oczywiście punkty umiejętności zrobić. Tu jest cholera takie brudne, no. Tu też. Tutaj ominąłem trochę. Perfekcyjna pani domu ze mnie, no dosłownie. O, od razu już tu wyczyszczę, tu, dobra. Wyczyść zabrudzenia, czyli coś tutaj jeszcze gdzieś jest, tak? Ale to chyba tutaj. Postęp. Tutaj chyba też będę musiał okna umyć, co? Tak, wyczyść okno. Cztery okna, Boże, jak... Ja nienawidzę mieć okien. Cholera. Dobra, zaczynamy. Tryk, tutaj, git, majonez, ram, pam, pam, cham, pam. Tutaj. Myślałem, że będę coś malował, ale chyba i tak będę coś malował. Tak mi się wydaje, bo umiejętność mi się taka pojawiła. O, patrzcie, tak, gicior, nie? Tak się myje okna, patrzcie, pam, pam, mamo, szybko myłem. Jest umyte. Nie jest umyte, synu. Nie. Mamo, ja chcę grać, kurwa, nie mieć okna, no. Myj okna w stylu. No dobra, dobra, że mogę pograć Fortnite'a? Nie, bo ta gra jest gównem, okej. Okay. Powiem World of Tanks. O, w ciągi możesz grać. Mam tu jakieś zadania jeszcze? Spójrzmy tutaj. Tak, mamy. Umieścić łóżeczko, pomaluj kolorami pastelowy róż. No to najpierw sobie pomalujemy. Kupiłem sobie już farbę i teraz bierzemy się do malowania. I lecimy. Okej. Okay. Kiedyś było chyba troszkę inaczej. Okej, okay, teraz wystarczy chyba, że przeleci do końca i tak. Już jest git. Dobra, muszę to zwracać uwagę, bo kiedyś było chyba troszeczkę inaczej, bo że pamiętam, tam ci pokazywało, że już w sumie nie mogłeś malować więcej, jak już miałeś skończoną chyba ścianę. A tu widzę, że można do oporu ładować jedno miejsce. No dobra, to tam mniejsza o to. Mogliby dać już punkty tutaj doświadczenia, żebym nie musiał tego malować pół godziny. Troszkę słabiej. No git. To nie jest trzeba pomalować właśnie te ściany. O, jest, elegancko. Malowanie szybsze, nie tracisz farby od malowania ścian, no ale dwie w tym samym czasie. Już wolę właśnie to. W sumie wszystko i tak naprawdę jest potrzebne, no ale już wolę... No, wolę jednak większe miejsce warstwy. Dobra, kawałek tam jeszcze został. O, jest, elegancko. Malowanie szybsze, nie tracisz farby na pomalowanie ścian, maluj dwie w tym samym czasie. Już wolę właśnie to. Dobra, skoro mamy już to pomalowane, możemy sobie teraz tak, puszkę sprzedać. Okej. Okay. Bierzemy się do czyszczenia. Znowu cholerne okna. Pełne skupienie. I lecimy. Tarararata, tarata, tarararata, tarata. Niau, 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 pau, pau, pau. No, czyściutkie jest, zakończaj. Ale Władek, no. I tutaj jeszcze. O kurde, znowu takie wielkie. Cholera jasna. Boję się takich okien. Że to tyle czasu trzeba poświęcić. Pół życia zmarnuję, żeby okno umyć. No, Jezu. To wcale nie jest brudne. Czyściutkie jest. Tutaj mamy, tutaj. I tutaj, dobra, elegancja Francja. Tu mamy kawałek, tam mamy kawałek, pyk. Dobrze. No i gdzie jeszcze jest brudna niby? O, ten, o. Dobra, już tylko sobie jeszcze biorę tutaj oczyszczenie, muszę parapet wyczyścić. Tutaj też 99%, czyli coś tu jeszcze brudne jest. Może być za szafą. Nie. A ja ją wjebię inaczej, co mi tam? O. Tak niech sobie będzie szafa, nie? Kiepsko, ale okej. No dobra, tutaj chyba mamy wszystko wyczyszczone. Tak. Idziemy dalej. O, oczywiście. No to czyścimy sobie wszystko ładnie, pięknie. Ale ktoś kibel osrał. Haha, ciekawe kto był na dwójce przede mną. Dobra, standardowo trzeba umyć okno. Przyzwyczaiłem się już do tego, że muszę mieć tu okna.
Nawet o wiele lepiej mi idzie. I o wiele więcej tutaj widać. To znaczy zabrudzeń więcej widać. Widać gdzie przejechać, nie? No. Co tu jeszcze mamy? Wyczyść zabrudzenia. O, znowu grzybiol. Tu jeszcze, tu. Osiemdziesiąt 89%. Serio? Jeszcze są jakieś zabrudzenia tutaj? Dobra, otwórzmy, bo ktoś się zesrał i śmierdzi. O, tam są. No to jak mam to umyć? Jak to się nie chce dać umyć? O. Dobra, chyba wszystko. Coś jeszcze tutaj jest? Tutaj już byliśmy, mamy coś do zrobienia. Tutaj nic się nam nie wyświetla. Tutaj też jest zrobione. Przed domem nie ma nic. A, łóżeczko, już, proszę państwa, kupujemy łóżeczko dla bachorka, dla dzieciaczka. Dom. Meble. Łóżeczko dziecięce. Nie było chyba w jakim kolorze tak naprawdę. Regał kal. Dobra. Regał skału. Tu umieścimy obok łóżeczka. Oczywiście możemy to łóżeczko przenieść tutaj obok grzejnika, żeby dziecko miało ciepło. Okej. Szafka z przewijakiem. No to lecimy. Szafka z przewijakiem. Poduszka jest taka. Dziwne, nie? Zmieniam poduszkę i wszystko się zmienia. Nie no, tak dziwnie. Będzie ciemne. Dobra, takie będzie. Przecież tutaj nie jestem projektantem. Git. W sumie postawimy sobie łóżeczko. Tutaj obok łóżeczka będziemy od razu dziecko przewijać. O. Dwa razy pufa. Pufa. Pufa mamy tylko jedną, więc bierzemy sobie tak. Jedną sobie pykniemy tam w kącie. I drugą pykniemy sobie tutaj, w tym kącie. O, tak, niech sobie na razie w kątach one chociaż stoją. Dobra, mamy wszystko, jakieś tam minęły zabrudzenia, ale ja już tutaj się z tym nie będę szczypał. Pokój jest jak jest, tutaj no nie ma jakiejś, świecie, nie będę tu jakoś go dekorował. Najważniejsze, że zlecenie zostało zamówione, a więc to byłoby na tyle w tym odcinku i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć!